Witajcie, mam dla Was kolejną powtórkę, tym razem na odrzutowcu. Na początku meczu nabieram prędkości i wykorzystując zaletę Thunder Jetta rozpędzam się po to, żeby spróbować przechwycić kogoś na pasie podczas próby łapania lotniska A. Lecąc innym samolotem, to taki manewr byłby czystym samobójstwem, ponieważ zaraz by mnie przeciwnicy obskoczyli, ale rozpędzony odrzutowiec jest w stanie ukąsić i uniknąć odwetu. Oczywiście muszę zachować ostrożność, bo na przykład widzę, że tu się P-80 pojawił. Które niestety mój plan popsuł. Ale i tak kogoś udało się dziabnąć. No to teraz zamiast robić zooma, po prostu uciekam po linii prostej, wykorzystując prędkość, jaką zdobyłem. Otwiera się szansa na zaatakowanie tego P-80, więc się do niego zbliżam, przygotowując do ataku. No i zaczynam go ostrzeliwać. Nie strącam go wprawdzie, ale dostaję krytyka i traci kontrolę nad ogonem, więc zostawiam go w takim stanie, jak jest. Tutaj próbowałem jeszcze po drodze skosić Ryuseya, ale mi się nie udało. No i uciekam przed natrętnym Tuhojem 2. Po drodze jeszcze podpalając silnik i urywając lotkę B-29. O, przybył drugi frag, to znaczy ten P-80 się rozbił. No niestety, B-25 nie spłonął do końca. Ale tu widzę, kolejny odrzutowiec się próbuje do mnie zbliżać, dlatego robię splitlessa w jego stronę, żeby nabrać prędkości i by uniknąć ewentualnej czołówki. Odpalam klapy podczas robienia hi-yo-yo, co powoduje, że skręcam znacznie ostrzej i przy okazji działają jak hamulec, co umiejscawia mnie na ogonie szturmowca. Ale szturmowiec ma dużą prędkość, dlatego daje radę mi uciekać. Jeszcze mnie wyciąga na swojego kumpla w iszaku i na kolejnego gościa, który próbował czołówki. Ale odrzutowcy czołówki unikają naprawdę dobrze. Teraz poczuł się zbyt pewnie, zawrócił i to mi daje okazję do zastrzelenia go. A jego szalony kolega próbuje mnie ścigać w iszaku. No cóż, powodzenia mu życzę, na pewno będzie go potrzebował. No to zaślepienie nie kończy się dla niego dobrze, jak widzicie. No, wykorzystując zgromadzoną energię, robię zoom klimba, żeby trochę pułapu złapać. No i nawracam na pole bitwy. Cały pitch podczas latania odrzutowcami polega właśnie na balansowaniu energią i prędkością, żeby mieć ją jak największą. Ponieważ wolny odrzutowiec to martwy odrzutowiec. No i teraz się zastanawiam, kogo by tu zaatakować. Czy tego P1Y1, ale już tam się widzę, czterech za niego zabrało i go spizgało. Czy kogoś po prawo, no ale na razie nie jest aż tak paląca kwestia. Trzeba sobie zbudować prędkość. No, po prawo jednak jest trochę mniejsze zagęszczenie moich, więc jest szansa, że kogoś uda się tam zestrzelić. Ale kogo dokładnie, to jeszcze zobaczymy. Wstępnie myślę, że będzie to ten IU-10. Z racji tego, że stanowi duży cel, łatwy do trafienia. No i schodzę do ataku w stylu boom and zoom, ale widzę, że I-185 się wystawia na atak, więc zmieniam cel na niego, po czym
Znowu uciekam po linii prostej, wykorzystując nabraną prędkość. A jak już uciekłem wystarczająco daleko, żeby nikt nie był w stanie mi zagrozić, no to robię zoom climba i powoli, powoli, używając steru kierunku, nawracam nad w pole bitwy. Trochę gęsto od przeciwników, ale mam na tyle dużą prędkość, którą jeszcze zwiększę w nurkowaniu, że bez strachu mogę próbować zaatakować kogoś i będzie to ten IU-10. Ale atak się niestety nie udaje, dlatego przerzucam się na I-185. A następnie na Fokę D9. Wszystko to wykorzystując zdobytą prędkość bez jakichś gwałtownych manewrów i nawrotów. Niestety Thunder Jet bardzo kiepsko się nadaje do łapania lotniska. Owszem, jest w stanie to zrobić, ale musiałbym zwolnić do jakichś 300 na godzinę. No, dla odrzutowca takie zwalnianie na życzenie, no to jest praktycznie wyrok śmierci. No ale na szczęście moi się wzięli do roboty i lotnisko złapali. Rzut kontrolny, jak szybko się zbliża reszta przeciwników, czy mogę spokojnie zaatakować tą taśkę, czy lepiej nie. No i okazuje się, że jednak mogę, dlatego też to robię. Udaje mi się ją skrytykować i podpalić, ale niestety z racji słabego uzbrojenia nie ma fraga, a tylko asysta. Widzę, że tam u dołu leci P-80, dlatego bardzo chętnie bym się nim zajął, ale tu lepszą okazję prezentowała BF-ka, a teraz Foka D12. Tym razem ją ostrzeliwałem tak długo, nie zważając na podpalenie, aż w końcu frag przypadł mi. No i znowu, jest chwila spokoju, to robię zoom climba, odzyskując trochę wysokości, ale widzę, że do lądowania podchodzi F-82, dlatego opadam prawie pionowo w dół, żeby go dorwać, ale co ważne, nie lecę prosto na niego, tylko z boku, po to, żeby mieć ładnego deflection shota i nie wyrypać się czasem w ziemię. No i dobry kąt podejścia skutkuje fragiem. Patrzę, czy nawracać na korsarza, ale już widzę, że nie ma na kogo nawrócić. No to znowu zbijam się na jakieś 2 km i zaczynam budować prędkość.
kontrolny rzut oka na sytuację. No w ten kocioł tak nie bardzo można zanurkować, co prawda uciekłbym, ale nie miałbym prawdopodobnie dość czasu, żeby kogoś porządnie ostrzelać. Dlatego czekam, aż wszyscy przelecą pode mną na drugą stronę i dopiero wtedy z splitesem schodzę w dół, patrząc, kogo tu zaatakować, i chyba najlepszym z tych celów z racji odseparowania się będzie ten P-38. Ale P-38 ma fuksa i dostaje tylko krytyka i odstrzeliwuje mu ster wysokości, a moje chłopaki dokańczają go i znów tylko asysta. No tutaj korsarz tam, widzę, się wspiął i stanowi całkiem realne zagrożenie, dlatego co chwilę tam na niego zerkam, czy nie ma jakichś głupich pomysłów. No najwyraźniej zajął się kimś innym. Dlatego w spokoju mogę planować kolejny atak. Chyba będzie to ten IU-10. Zaczynam lekko na niego nurkować. IU-10 odpowiada, podnosząc swój nos, żeby wyjść na czołówkę, ale ja mu nie daję takiej szansy. Odczekałem chwilkę. Nie spadam na niego w stylu boomen zoom, ale już się całkiem dobrze wywija. Nawet krytyka nie dostał. A ja, korzystając z nabranej energii, po prostu się od niego oddalam. No i widzę, że są trzy cele przy moim lotnisku, dlatego postanawiam przerzucić się na jednego z nich. Ale wybrałem kiepsko, ponieważ ten F-38 w ostatniej chwili skręcił. Zerknięcie, co robi wysoko korsarz, ale skoro nadal się mną nie interesuje, no to robię nawrót w stronę pola walki. Łagodny, obszerny, żeby nie stracić prędkości. Japońskie samoloty bardzo łatwo łapią ogień, dlatego próbowałem właśnie zaatakować Ki-84, no ale z mojego planu nic niestety nie wyszło. No ale są inni przeciwnicy do zaatakowania i wybieram P-38. Bo jest dużym celem, też łatwopalny i do tego ładnie mi się wystawia. No i dzięki temu wpada frag numer 8. Tutaj przeciwnika zanęciłem, bo widziałem, że mu na ogon mój wchodzi. Jeszcze próbowałem go trochę posmierać na fałszywej czołówce. No ale tym razem nawet asysty nie było.
bo żadnego trafienia nie zaliczyło, chociaż widzieliście, jak tam się na nim iskierki błyskały od trafień. No ale nic. Nie od dziś to znamy. No i znowu, z racji palności spróbuję zaatakować japońskiego Raidena, ale się nie zapalił, a skręcił ostro w lewo. Ja nie mogłem niestety za nim podążyć, a nawet jakbym mógł, to bym stracił bardzo dużo energii, dlatego nawet nie próbowałem go gonić. Tam widzę daleko na lotnisku, a próbuje lądować korsarz. Pewnie jest uszkodzony czy coś. Będzie się chciał naprawić. No to zemszczę się za te wszystkie czasy, kiedy to mnie na lotnisku spizgali, i spróbuję go dorwać. A mogę to zrobić bezkarnie, jak się rozpędzę. Ale tu jeszcze po drodze jest Thunderbolt, którego udaje mi się podpalić, który o dziwo od razu się spala na amen. No, miło z jego strony. Na radarze dostrzegam, że coś się zbliża. Jest to BFG-6, ale nie jest w stanie konkurować ze mną prędkością, dlatego się nim tak specjalnie nie przejąłem. No, zresztą widzę, doszedł do takiego samego wniosku i odpuścił. A skoro tak, to mogę zrobić zoom klimba i odzyskać te 1,5-2 km pułapu. Widzę, że Messerschmitt się szykuje do lądowania, dlatego robię splitesa, otwieram hamulce aerodynamiczne, żeby nie przerąbać czasem w ziemię, no i zestrzeliwuję go, zanim odbije lotnisko. Niestety moje pały nie dopilnowały i tuchoń złapał nasze lotnisko B. Go tam po fakcie spizgali. No ja się tutaj trzymam blisko tego, żeby zagrażać każdemu, kto będzie próbował usiąść. No i patrzę, kogo tu zaatakować. Ten Firefly tak jakoś dziwnie lata. Na razie nie jestem w stanie określić, czy chcę na czołówkę, czy nie. Ale teraz widać, że zdecydowanie nie. Wystawimy się pod kątem 90 stopni. Jeszcze próba strzału w Tiger Cata, ale niestety nieudana. No i muszę uciekać przed Bearcatem, który z daleka mnie tam próbuje jeszcze na do widzenia sięgnąć, ale nie ma biedny na to szans. Bearcat po złapaniu lotniska ma mniejszą energię, dlatego zawracam w jego stronę na fałszywą czołówkę. Z daleka próbuję jeszcze paru strzałów i snaprolem mu się wywija. On, będąc zmuszonym do ostrego skrętu, straci prędkość i w życiu mnie nie będzie w stanie dogonić. Zresztą widzicie, jak zostaje w tyle. Niestety skończył się czas i mecz został przegrany, ale bawiłem się dobrze, jak rzadko kiedy, ponieważ matchmaker dopasował nas całkiem dobrze. Zobaczcie zresztą na wyniki ludzi, jakie się
udało im wykręcić i u mnie w drużynie, i w drużynie przeciwników. Chciałbym, żeby taki balans trafiał się dużo częściej. No nic, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć.